Przyjaciele, przybliżyło się królestwo. Tak jak teraz słyszycie mój głos, tak przybliżyło do was się królestwo. Ono teraz jest dla was na wyciągnięcie ręki. Jest blisko was. Każdy z was, tak jak słyszy teraz poselstwo o zbawieniu, może podjąć decyzję o tym, czy stanie się częścią królestwa, czy też nie. Możesz stać tutaj i szydzić. Możesz się śmiać, możesz tylko wytykać palcem. Ale możesz otworzyć też swoje serce. Ja wzywam twojego imienia, Jezus, na tym miejscu. Ja modlę się o każdą osobę, która słucha tych słów, ażeby otworzyła swoje serce, ażeby to słowo dotykało głęboko. Ja się modlę o otwarte uszy, o otwarte oczy, o otwarte serca. Niech ludzie słuchają tych słów, niech te słowa wpadają w nich głęboko. Niech ludzie nie śpią, niech myślą, niech im się śni. Ja się modlę o to, ażeby im się to przypominało. Ja się modlę o nowych robotników. Niech każda osoba, która teraz tutaj otworzyła swoje serce na te słowa, niech ona stąd nie odejdzie, nie pytając, jak mogę być zbawiony, jak mogę być zbawiony, jak mogę poznać Jezusa. Ja się modlę o każdą osobę, która słyszy te słowa. Niech to zapada w nią głęboko. Niech zapada głęboko. Ja się modlę, żeby ludzie ciebie szukali. Ja wzywam twojego imienia, Jezus, Duchu Święty. Przekonuj ludzi, którzy słyszą słowa o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Przekonuj ich o tym, że Jezus Chrystus umarł za nich na krzyżu, ale że śmierć jest pokonana, że On zmartwychwstał, że to Król i Pan. Ja modlę się teraz o każdą osobę, o każdą, która słyszy. Niech to głęboko zapada. Ja mówię znaki i cuda na tym miejscu. Ja mówię, że będzie zmiana w tym mieście, że ludzie będą się nawracać, że będzie przybywać tych, którzy realnie ciebie znają. Ja przeklinam jakąkolwiek religię, ja przeklinam wszelkie bożki, to wszystko, co stoi na przeszkodzie, ażeby ludzie ciebie poznali. Ja modlę się o przełomy w tym mieście, ja modlę się o tych ludzi, którzy słyszą. Niech oni przyjmują te słowo, niech oni w ukryciu wołają do ciebie, niech oni pragną ciebie, niech ich serca pożądają, niech ich uszy chcą słyszeć. Ja się modlę o ich doświadczenie z tobą. Niech mają sny, Boże, niech to im się przypomina, niech mówią, czym jest prawda, niech szukają życia, niech szukają tego, który jest dawcą życia. Ja o znaki i cuda się modlę. Ty powiedziałeś, że jesteś ten sam, kiedyś i na wieki. Ja modlę się o znaki i cuda. Niech ludzie doświadczają znaków z nieba, niech doświadczają uzdrowień, niech wiedzą, że to od siebie, niech wiedzą, że umarłeś za nich na krzyżu i zmartwychwstałeś. Ja mówię, przybliżyło się królestwo, na wyciągnięcie ręki jest królestwo. Chodźcie wszyscy, którzy jesteście chorzy, możecie być zdrowi. Bóg jest ten sam, jak kiedyś, tak i teraz, ten sam Jezus. Te same znaki i cuda. On się nie zmienił. On się nie zmienił. To ludzie odeszli daleko. Jeżeli jesteś chory albo masz depresję, chodź do nas, odejdziesz zdrowy. Może jesteś uzależniony, pijesz albo ćpasz. Może cudzołożysz. Może ktoś związał twoje życie. Może jakikolwiek inny człowiek stanął ci na drodze i nie wiesz, którędy pójść. Chodź, dostaniesz wskazówkę. Chodź, pomodlimy się o ciebie. Odejdziesz wolny. Nie musisz chodzić w swoich więzach i ciężarach. Nie musisz chodzić chory, bo na krzyżu 2000 lat temu wykonało się twoje uzdrowienie. I ten sam Bóg
ten sam Bóg, te same znaki i cuda teraz. Położyłam moje ręce na kobietę, która miała guza na kości. Po tygodniu przyszła do mnie i mówi, nie mam guza. Modliliśmy się z mężem o mężczyznę, który miał 40 lat i był 7 minut nieprzytomny po zawale. Lekarze powiedzieli, że jest warzywem i że nie będzie żył. Ten człowiek żyje i wszystko pamięta. Modliliśmy się o małżeństwo, gdzie żadne z nich nie mogło mieć dzieci i lekarze nie widzieli rozwiązania. Mają piękną 2-letnią córeczkę. Modlili się o mnie kiedyś ludzie, bo miałam guza w piersi. Nie mam guza i mam na to badania. Ten sam Bóg, te same znaki i cuda. Nie musisz chodzić w depresji. Nie musisz mieć złego dnia. Nie musisz nie wiedzieć, jak żyć. On jest rozwiązaniem. Tam, gdzie dzisiaj będziesz, czy w swoim domu, czy gdziekolwiek indziej, zawołaj do Niego z głębi Twojego serca. Powiedz, pragnę, pragnę i potrzebuję. Chcę Ciebie poznać. Nie tak, jak mi przedstawili w tym kraju. Nie tak, jak mówi świat. Pragnę poznać Ciebie twarzą w twarz. Tak jak spotykam człowieka, tak jak spotykam najlepszego przyjaciela. Ja się nazywam Julita Korgol. Skończyłam studia prawnicze. Tutaj kawałek dalej na krakowskim przedmieściu na Uniwersytecie Warszawskim. Później skończyłam studia podyplomowe. Cały czas szukałam szczęścia. Szukałam czegoś, co zatka we mnie pustkę. Z pozoru mając wszystko. Wyszłam za mąż. Mąż był partnerem w dużej 200-osobowej kancelarii w tym mieście. Urodziłam 2 dzieci. Stać nas było na wszystko, o czym pomyślimy. Po ludzku nie brakowało mi niczego, ale wewnątrz mnie ja wiedziałam, że jest ciągle coś, co sprawia, że ja pragnę i nie mogę tego zatkać. I nie ma nic, co może zaspokoić tę pustkę. Ani nic, co mogę zdobyć, ani nic, co mogę kupić. I tak jak wy słyszycie moje słowa, tak ja usłyszałam słowa o Jezusie. I to wywołało szyderczy uśmiech na mojej twarzy. Bo mówię, co? Coś takiego małego dla słabych ludzi. Ale moje serce drgnęło i powiedziało mi, ale tego właśnie pragniesz i tego szukasz. Nic innego nie zatka pustki w twoim życiu. I ja do Niego zawołałam, powiedziałam, pociągnij mnie do siebie, jeżeli jesteś prawdą. Pociągnij mnie do siebie, jeżeli jesteś życiem. Pociągnij mnie, jeżeli Ciebie szukam. I narodziłam się na nowo. Spotkałam się z Jezusem. Tym, który daje życie. Tym, który jest alfa i omega. Ten, który jest początek i koniec. Który jest odpowiedzią na każde pytanie w naszym życiu. Narodziłam się na nowo. Nigdy więcej nie było tej pustki w moim życiu. Nigdy więcej nie pragnęłam. Spotkałam tego, który jest dawcą pragnień. Każdy z was, nieważne w jakim miejscu jesteś, nieważne czy jesteś, czy jest ci dobrze, czy źle, nieważne czy nosisz biały kołnierzyk i masz kupę pieniędzy, czy jesteś w rynsztoku, Ewangelia jest taka sama dla wszystkich ludzi, taka sama, tak prosta, żeby głupi zrozumiał. Bóg powiedział, że ta mowa o Jego krzyżu, o śmierci i zmartwychwstaniu jest głupotą dla tych, którzy idą i giną, ale mądrością i drogą do zwycięstwa dla tych, którzy ją przyjmują. Ja modlę się o każdą osobę na tym miejscu, o każdą osobę, która słyszy te słowa, ażebyś nie odszedł stąd, nie zawoławszy do Jezusa, ażebyś nie odszedł stąd, nie pragnąc Go poznać, ażeby te słowa na zawsze wbiły się w Twój umysł, na zawsze wbiły się w Twoje serce, ażebyś Go znalazł. Ja modlę się o każdego człowieka, o każdego człowieka. Ja modlę się o doświadczenie Jego z Bogiem, tak żeby poznał Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Ja modlę się teraz, ażeby to zmieniło życie ludzi, te słowa, które do nich docierają.
Ja wzywam Twojego imienia, Jezus. Twojego imienia, na Twoje imię zgina się każde kolano. Każde kolano. Ja modlę się, ażeby ludzie zgięli swoje karki na Twoje imię. Ażeby otworzyli swoje serce. Niech oni Ciebie szukają. Amen.